Chciałbym wam opowiedzieć o pewnym marzeniu, które jakiś czas temu wpadło mi do głowy. Chciałbym wysłać Polaka w kosmos. Ciężkie do zrealizowania i naprawdę dość długa droga, żeby móc otworzyć w naszym kraju program astronautyczny. Ale zaczęliśmy to robić. I chciałbym zacząć prezentację od takiego slajdu, który kiedyś mój kolega w Centrum Szkolenia Astronautów pokazał. Kiedy pisał pracę dyplomową, doktorat, jego promotor kazał mu zostawić jedną kartkę. I na tej kartce miał być Space Intentionally Left Empty. No i teraz to jest bardzo dobre pytanie, czy ten space tak naprawdę intentionally left empty pozostał pusty, tak, i powinniśmy go pozostawić pustym. Było kilku bohaterów i tak swoją drogą major Gagarin, Neil Armstrong, i nasz jedyny, jak na razie, Polak, który poleciał w kosmos, generał Hermaszewski, który, nie wiem czy wiecie, ten tydzień to jest dokładnie 40. rocznica, kiedy generał Hermaszewski poleciał w kosmos. Także to jest wspaniałe osiągnięcie. I podczas rozmów, które miałem z generałem, generał powiedział, że panie Mateuszu, trochę zbyt wiele lat minęło od tego, kiedy Polak poleciał w kosmos. Róbcie. Tak, żebyśmy mogli znowu być dumni. Znowu, żeby ktoś z nas, ktoś z osób, bo przecież jesteśmy pokoleniem, które stanie na Księżycu, stanie na Marsie, o czym będziemy jeszcze sobie trochę mówili, ale pokoleniem ludzi, którzy zobaczy ten obrazek. Nie na Google Mapsie, tylko naprawdę. Tylko jeszcze jedna rzecz, o której generał Hermaszewski zawsze mówił, to się nazywa overview effect, a mianowicie, że tam, jak oni widzieli nasz kraj, a tylko chwilę nad nim przelatywali, tam nie było żadnych granic. Tam nie było tego, co oddzielało zeszły Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Polskę, Niemcy i inne kraje. To był jeden wspólny świat dla nas wszystkich. Technologie kosmiczne, które pozwalają nam być, są wszechotaczające. We wszystkim, co macie, w telefonach komórkowych, nawet materace takie z pamięcią. Jeżeli wsiądziecie do samochodu, zobaczycie, że wasz fotel jest ergonomicznie dostosowany. Właśnie dlatego dzięki różnym technologiom, które były opracowywane, stroje dla strażaków, oczyszczacze powietrza, aerodynamiczne ciężarówki, te technologie, które zostały, już nie mówię o nawigacji satelitarnej, pompach do serca, które zostały opracowane dzięki modelowaniu przepływów w silnikach rakietowych. Nie będę mówił o badaniach związanych z osteoporozą, systemach anti-deicingowych do samolotów i kilku jeszcze innych rzeczach, które na co dzień zagościły. Cała lista jest dużo dłuższa, tego, czego nawet nie dostrzegamy, tego, czego tak naprawdę nie widzimy, a co nas bezpośrednio dotyka na co dzień, co zawdzięczamy właśnie tym technologiom kosmicznym. A jest jeszcze jedna taka fajna rzecz. Program kosmiczny, a tak naprawdę asteroidy, to zapytanie natury. Jak tam twój program kosmiczny? Nie miały, dinozaury nie miały tego niczego w planach. Niestety się skończyło tak, jak się skończyło. Ale my mamy pewien pomysł. Jednym z takich tematów jest wyjście z naszej kolebki, wyjście z Ziemi, pójście. Na chwilę obecną mamy Międzynarodową Stację Kosmiczną, która od listopada 2000 roku krąży dookoła Ziemi. To znaczy, że wszystkie osoby, które w tym roku będą miały 18 lat, nie przeżyły ani jednego dnia bez ciągłej obecności człowieka w kosmosie. Codziennie ktoś tam jest. Codziennie ktoś robi badania. Codziennie ktoś rozwija technologię, inżynierię. Są ludzie, którzy są zatrudnieni na Ziemi po to, żeby utrzymać ich przy życiu. Naukowców, którzy pracują po to, żeby, jak to Amerykanie mówią, of the Earth, for the Earth. Z Ziemi, z kosmosu na Ziemię. I human spaceflight jest takim bardzo charakterystycznym etapem, częścią tego całej domeny inżynierii kosmicznej, ponieważ human spaceflight jest dość kontrowersyjny. Niektórzy uważają, że powinniśmy bardziej inwestować w robotyczną eksplorację, ponieważ roboty nie potrzebują jeść, nie potrzebują różnych ciepła, nie potrzebują różnych rzeczy, które dla nas ludzi są całkowicie obligatoryjne. Tylko najlepszy łazik, który jeździł po planecie, innej planecie, przejechał parę lat temu, przejechał maraton. To niektórzy podejrzewam, że na tej publice maraton to biegają codziennie. Przyszłość jest bardzo
piękna. 2020 rok, będziemy mieli dwa łaziki, które polecą. Jeden z Europejskiej Agencji Kosmicznej, drugi z NASA. Będą wierciły. Po raz pierwszy wierciły. Zresztą wiadomość sprzed paru dni, na Enceladusie znaleziono zaawansowane składniki organiczne, z których mogą stanowić budujące bloki do tego, żeby mogły się pojawić jakieś organizmy. Nie wiemy, czy jest życie, ale mogą to być pewne klocki, wskazówki do tego, żeby można było coś takiego zrobić. 2024 rok, koniec Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To jest smutne, ale to nie jest koniec badań i eksploracji kosmosu, bo tak naprawdę poza kilkoma misjami Apollo od lat 60. człowiek nigdy nie poleciał dalej niż 650 km od naszej Ziemi. To jest bardzo niedaleko. 2024 rok to będzie pierwsze komponenty nowej stacji, która będzie już krążyła dookoła Księżyca. To będzie stacją przesiadkową, na którą astronauci będą lecieli. Z niej będą lecieli na Księżyc, a w konsekwencji po jakimś czasie również będą lecieli na Marsa po paru latach. Ja miałem przyjemność współpracować przy Moon Village Concept. To jest propozycja Europejskiej Agencji Kosmicznej, której wraz z Rosją, z Chińczykami i z innymi agencjami kosmicznymi mamy stworzyć Moon Village, czyli wioskę na Księżycu. Żeby wrócić na Księżyc, ale tym razem tam pozostać. Żeby tworzyć i żeby nie tylko ustanowić nową kolonię po to, żeby stąd uciec, ale przede wszystkim, żeby ten postęp technologiczny, który jest napędzany tym, że musimy ustanowić nowe wszystko. Od tematów inżynieryjnych, tematów podtrzymywania życia, nowego sposobu green farmingu. Dzisiaj słyszeliśmy o zero waste. Jak najbardziej to są wszystkie tematy, które dzisiaj zostały poruszone. Generał Hermaszewski kiedyś pięknie powiedział, że lecimy w kosmos, czy w kosmos lecą inżynierowie, wracają humaniści. Kosmos lecą osoby, które mają zacięcie naukowe, którzy są inżynierami, a tak naprawdę z kosmonautów czy astronautów wybiera się z czterech zawodów, o tym za sekundkę. A 2035 rok, zobaczcie, praktycznie wszyscy będziemy świadkami tego, żeby zobaczyć, jak człowiek stawia nogę na czerwonej planecie. Moja droga w kosmos była dość burzliwa, długa. Swoją drogą studiowałem tutaj w Poznaniu i pracowałem w dużych firmach informatycznych. I w którymś momencie stwierdziłem, że zawsze miałem takie marzenie, żeby się tym kosmosem jakoś zainteresować. No i zrobiłem krok dalej. Zwykle ten krok, który ludzie się nie odważają, który popchnął mnie w zupełnie niesamowitą stronę, gdzie nigdy nie sądziłem, że będę miał okazję pójść. Zacząłem coś robić, zaczęliśmy budować. Moja mama mi zawsze mówiła, ucz się, ucz, bo będziesz kopał rowy. No, kopałem rowy na budowie habitatu, gdzie wszyscy mieli doktoraty. Więc ogólnie bardzo ciekawie się złożyło, ponieważ cały ten program kosmiczny, którym się zajmowaliśmy, był czymś unikalnym. Nikt czegoś takiego na świecie jeszcze nie robił. Takich habitatów, jak myśmy wybudowali, o tym habitacie jeszcze za chwilkę, jest tylko 5 na świecie. I jeden z nich jest wcale niedaleko stąd i będziecie mogli zobaczyć. Żeby zostać astronautą, potrzeba wiele lat edukacji, wiele lat odpowiedniego przygotowania. No i później jest ten moment taki pracy. Nie ma uniwersytetu, który się kończy i potem idziesz, startujesz jako astronauta. Astronauta to jest druga kariera. W pierwszej musisz odnieść sukces. W pierwszej musisz być najlepszym z najlepszych po to, żeby móc stanowić żeby móc być dobrym kandydatem do tej następnej. I teraz wymagania na astronautę są w NASA, zresztą inne agencje kosmiczne mają bardzo, bardzo podobne. Minimalne wymagania to jest wyższe wykształcenie inżynieryjne lub z nauk przyrodniczych, licencjackie. Wzrok 20/20, ale z możliwością zastosowania korekcji, więc jeżeli masz okulary i jesteś w stanie udowodnić, że masz 20/20, jest OK. No i trzecie, to jest 140/90 ciśnienie krwi w siedzącej pozycji. To są wszystkie wymagania na astronautę NASA. Prawie nieduże, prawda? Tylko nagle stajesz na komisji rekrutacyjnej i koło ciebie stoi młody chłopak, a po drugiej stronie młoda dziewczyna i chłopak jest trzykrotnym weteranem wojennym, ma 27 lat, jest pilotem wojskowym, który ma 650 lądowań na lotniskowców w nocy i w burzy
i ty z twoim 140 na 90 tak nie za dobrze. Więc przygotowujesz się całe życie na tą jedną rozmowę. Na całe życie, na to, żeby wśród tych ludzi, którzy będziesz, nie masz prawdziwej ścieżki. Największe szanse dają cztery, że tak powiem, kategorie. Lekarze, inżynierowie, naukowcy lub piloci wojskowi. Teraz się troszeczkę przesunęło. Teraz jak ten space zaczął być taki trochę bardziej bezpieczny, powiedzmy, mniej eksploracyjny, mniej taki agresywny, jest więcej inżynieryjnej i naukowej roboty. Więc tutaj z tej części jest większa rzecz. Także nie trzeba być pilotem wojskowym, żeby zostać astronautą. Chcę wam powiedzieć, że każdy może zostać astronautą. I ważne jest tylko to, żeby naprawdę osiągnąć sukces w swojej pierwszej karierze i żeby stanąć później na tej komisji rekrutacyjnej i być tym jednym, tym najlepszym. Dlatego w którymś momencie zaczęliśmy robić taką pewną rzecz. Wpadłem na pomysł, złożyłem taką pracę naukową w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Zapytałem generała, czy chciałby uczestniczyć w takiej pracy również stworzenia polskiego programu astronautycznego. Ciekawe, nie? Niewiele osób może powiedzieć, że tworzy polski program, a nawet może nie tyle polski, co po prostu program astronautyczny. Ciekawą sprawą jest taką, że niewiele osób to zrobiło, więc tak naprawdę nie mamy okazji od tego, żeby czerpać jakiekolwiek ideały, czerpać jakiekolwiek rzeczy. A poza tym to się wszystko zmienia. W tej chwili mamy Międzynarodową Stację Kosmiczną, za chwilę będziemy mieli stację na Księżycu, a my chcemy szkolić ludzi, jak tak sobie przeliczymy troszeczkę kilka lat w przód, to chcemy szkolić ludzi na Księżyc, na Marsa, więc musimy totalnie zmienić podejście. Musimy totalnie zmienić cały sposób, jak będziemy takich ludzi szkolić, jak będziemy ich wybierać, jak będą się zachowywali. I tutaj okazuje się, że po zrobieniu takiej analizy infrastruktury w Polsce mamy jedną z najnowocześniejszych wirówek przeciążeniowych na świecie. Wirówek jest 11, a my mamy jedną z najnowocześniejszych. Mamy ośrodek szkolenia płetwonurków, który ma state of the art, ten sam trenażer, który jest wykorzystywany przez astronautów innych agencji kosmicznych i mamy dokładnie to samo w Polsce. Mamy żołnierzy sił specjalnych, operatorów, czy to Gromu, czy Formozy, którzy są bardzo chętni, żeby pomóc w przygotowaniu szkoleń survivalowych i przygotowaniu kondycyjno-wysiłkowym ludzi. Nagle się okazuje, że kiedy to wszystko pozbieramy tak do kupy, bo to wszystko jest bardzo mocno rozrzucone, kiedy to wszystko, mamy bardzo dobre lotnictwo, bardzo dobrych informatyków, bardzo dobrych inżynierów, mamy wyśmienite dziewczyny inżynierów również, które pracują w Europejskiej Agencji Kosmicznej, Centrum Szkolenia Astronautów. Zaraz wam pokażę na następnym slajdzie. Stworzyliśmy coś, co się nazywa Lunares. Lunares jest Luna i Ares, Księżyc, Mars. Jest to habitat, jest to baza kosmiczna. Miałem przyjemność w Europejskiej Agencji Kosmicznej, oni też chcą tam wybudować coś, co się ma nazywać ExoHub w Centrum Szkolenia Astronautów. Tak swoją drogą ten Lunares jest 100 kilometrów stąd. 100 kilometrów z Poznania. 100 kilometrów to jest dokładnie tyle samo, co do magicznej linii Karmana. Tam 100 kilometrów z jakimś przecinkiem, czyli linii, która według Międzynarodowej Organizacji Astronautycznej oddziela Ziemię od kosmosu. Jakże trudno jest pokonać te 100 kilometrów w górę, ale 100 kilometrów wsiąść w samochód, podjechać do Piły i zobaczyć habitat jest zdecydowanie łatwiej. Możecie to zrobić. Możecie pojechać i tak jak wam mówiłem, w ogóle szukamy ludzi, którzy chcieliby nam pomóc, ponieważ tego lata mamy 5 misji z największą przyjemnością. Każdy z was może się zaangażować, każdy z was może dołożyć kolejną cegiełkę do projektu i pomóc wysłać Polaka w kosmos. Zbudowaliśmy, to jest totalnie oddolna inicjatywa. Nie dostaliśmy żadnych pieniędzy rządowych i tak dalej. Zaczęliśmy odkładać z własnych pensji, zaczęliśmy robić. Ja w ogóle na samym początku, jak zacząłem pracować w Europejskiej Agencji Kosmicznej, musiałem, będąc 10 lat informatykiem, mając dobrze ugruntowaną karierę, zacząć totalnie wszystko od nowa. Od darmowych praktyk. Byłem chyba jedynym Polakiem na emigracji, który wracał do Polski, żeby zarobić pieniądze, żeby móc żyć na granicy. W każdym razie... My wierzymy w to, że chcemy zrobić
w Polsce research, chcemy zrobić naukę, nie chcemy na tym zarobić. Chcemy wysłać naprawdę Polaka i cały ten projekt ma charakter czysto badawczy, czysto inżynieryjny i tak naprawdę chcemy popchnąć to wszystko w życie. Miałem przyjemność mieszkać tam podczas 3 misji. Do każdej z tych misji na dole macie pokazane szkolenia kondycyjne, szkolenia, które były przeprowadzane, różne. To zdjęć jest bardzo, bardzo duża ilość. Chciałem tylko pokazać tą różnorodność tego wszystkiego. Dwie misje zasługują na szczególną uwagę. Pierwsza w waszym górnym lewym rogu. To jest misja, tam ta dziewczyna, która się tak ładnie uśmiecha. Ona w tej chwili pracuje w Centrum Szkolenia Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Także już macie jednego inżyniera, znacie. To tak nawiązanie do poprzedniej prezentacji, ale również ta druga misja, gdzie mieliśmy już trochę bardziej międzynarodową ekipę i tam jest osoba niepełnosprawna. Jest Marcin. Marcin jest inżynierem Aerospace, pracuje na Politechnice w Rzeszowie. Kiedyś miał niefortunny wypadek, wybuchł mu pył od meteorytu, stracił wzrok, dłonie. Ale się nie zawiódł i zaczął działać bardzo aktywnie w tym space'ie i my razem z nim stworzyliśmy pierwszą na świecie misję, w której testowaliśmy, jak się zachowa zespół, w którym doszło do jakiejś katastrofy na Marsie. Bo wszyscy, ja tak jak mówiłem, jest 5 habitatów na świecie i wszyscy mają po 200 misji i tak dalej już zrobionych. My dopiero stawiamy jakby pierwsze kroki, mamy tych misji dopiero kilka, 6, 7. Ale nikt jeszcze nigdy nie przetestował hipotetycznego założenia. No dobra, mamy już tą kolonię, mamy już te pierwsze dni, pierwsze kroki za sobą. I po kilku latach coś się dzieje. I masz zespół, który jest na Marsie i oni nie za bardzo mają możliwość powrotu szybkiego. I co z tym zrobić? Prowadzimy różnego rodzaju badania i wszystko to się sprowadza do takiego pytania. Czy ten space tak naprawdę powinien pozostać intentionally empty. Czy jako człowiek, czy naszym obowiązkiem nie jest eksplorowanie, czy naszym obowiązkiem nie jest po prostu wyjście z tego naszego bezpiecznego kółka czerwonego na środku sceny TEDa i eksplorowanie, szukanie nowych rozwiązań, nowych, przekraczanie swojej granicy, wyjście z tej sfery bezpieczeństwa do tego, żeby móc popchnąć cywilizację naprzód. W moim przypadku wysłać Polaka w kosmos. W waszym przypadku może postawić nogę na czerwonej planecie. I chciałbym was zostawić takim cytatem ojca nauki rakietowej, Konstantyna Ciołkowskiego, o swojsko brzmiącym nazwisku, który powiedział, że Ziemia jest kolebką ludzkości, ale nie można całego życia żyć w kolebce. Dziękuję.